Cześć, z tej strony B123, witam w 25, jak się nie mylę, odcinku. I tak jakoś mi się nie chciało, ale stwierdziłem, że zmobilizuję się i w tym odcinku zakończę wątek samochodów 4 i 5 drzwiowych. Zakończę kolejny etap tej serii i lecimy. Pierwszy samochód Stretch, czyli po prostu limuzyna. Występuje w większości gier. I wygląd Stretcha zmienia się podczas serii GTA. Wciąż jest jednak wzorowany na amerykańskich limuzynach z odpowiednich okresów. I tak, i tym oto sposobem. W GTA 3 Liberty City Stories Stretch przypomina Lincolna Town Car produkowanego od roku 1998. W GTA Vice City i Vice City Stories jest wzorowany na Cadillacu DeVille z lat 1985-88. W GTA San Andreas Stretch jest wzorowany na Lincolnie Town Car z lat 1990-97. W GTA 4 jest to wydłużona wersja Admirala, tak jak on, wzorowana na Mercurym Grand Marquis z lat 2003-2005. A w GTA 5 jest to wydłużona wersja Washingtona i tak jak on, jest wzorowany na Lincolnie Town Car z lat 1998-2002. Chociaż Stretch jest limuzyną, mieści tylko 4 pasażerów. Jedną z wyróżniających się części pojazdu jest antena telewizyjna zamontowana na bagażniku w GTA Vice City Advance, Vice City Stories i 4. Wnętrze limuzyny zostało urozmaicone dopiero w GTA 4. W tej grze Stretch znajduje się małe oświetlenie w dachu i podłodze, minibar i 2 telewizory. W GTA 4 Stretch też ma bardzo wytrzymałe szyby. W większości gier z serii Stretch może występować w ograniczonej liczbie kolorów. I tak oto. W Liberty City Stories i Vice City Stories występuje tylko w cholerze ciemno-szarym. W dwóch misjach w GTA 3 występuje tylko wersja czarna. Czasami można natrafić na wersję jasno-szarą na ulicach. W Vice City w jasno-szarym podczas misji dla Avery'ego Carringtona występuje też wersja czarna, a podczas misji facet imieniem Marta – złota. W GTA San Andreas Stretch występuje tylko w kolorze białym. Czarna wersja występuje w misji zimną krwią, a w misji Jeezy – biało-czarna. Można go tuningować w Transcenderze, jednak nie można w całości przemalować go na kolor dowolny, ponieważ podczas wizyty w warsztatach zmienić możemy tylko kolor powyżej ramy na wysokości kół. Z kolei kolor poniżej pozostanie niemożliwy do zmiany, a w przypadku limuzyny znalezionej na ulicy zawsze będzie to kolor biały. Jeśli uda nam się zdobyć limuzynę z innym kolorem danej części pojazdu, również nie będziemy mogli go zmienić. Dlatego warto zdobyć limuzynę z czarnym danym kolorem podczas wyżej wymienionych misji. Poza misją możemy dolny kolor zmienić na czarny. Za pomocą kodu na pojawienie się pojazdu w kolorze czarnym, a za pomocą innego kodu na różowy. Pozostałe kolory można uzyskać tylko i wyłącznie za pomocą modyfikacji bądź też sztuczek. Jeżeli chodzi o parametry tego pojazdu, są średnie. Jest on bardzo długi, co pomimo silnika V8 powoduje jego powolność. Jego długość przeszkadza także w manewrowaniu w małych przestrzeniach i wchodzeniu w zakręty przy dużych prędkościach. Łatwo wywrócić go na bok. Jest jednym z lepszych wyborów, dojeżdżania po mieście czy ucieczki przed stróżami prawa, przez to, że policja będzie wjeżdżała mu w tył i go przyspieszała. Przepraszam, nie wiem czy to było słychać, ale musiałem przerwać, bo zadzwonił do mnie domofon. No i tak, ciekawostki na temat tego pojazdu. W GTA Advance za kierownicą limuzyny zawsze będzie siedział Alfons. W GTA 4 wewnątrz tego pojazdu są 2 ekrany telewizyjne. Przedstawiają Sultana RS oraz Ponton. W GTA 5, pomimo że jest produkowany przez Albany, po wejściu do pojazdu wyświetla się nazwa Dandrey Stretch. No mimo, że Dandrey jest właśnie inną firmą. I występowanie, skupimy się tutaj na San Andreas już tylko. Występuje w dzielnicach The Strip w Las Venturas, Carlton Heights, San Fierro, zasalany samochodowy Vank Cars San Fierro, tylko jeśli wymagany jest do eksportu. I można go zaimportować w dokach San Fierro, kosztuje 40 tysięcy. I podstawiony kod zniszczonego żółtego burrito w misji Mike Toreno. A także można go uzyskać poprzez pisanie kodu Celebrity status oraz KRIJEBR. I to tyle, jeżeli chodzi o ten pojazd. Przejdźmy do kolejnego. A kolejnym pojazdem jest Sunrise. 4-drzwiowy sedan występujący tylko i wyłącznie w GTA San Andreas. Jest wzorowany na Chevrolecie Cavalier z lat 1988-1990 lub na Pontiacu Sunbird z lat 1989-94. Jest to jeden z dwóch pojazdów czterodrzwiowych obok Sultana,
którym można wygrać jakikolwiek wyścig. Jest on bardzo szybki, lecz jego przyspieszenie jest niezadowalające. Mimo tych niezgodności, Sunrise świetnie się prowadzi i hamuje. Nie jest zbyt dobry w jeździe terenowej, bo często wypada z drogi, gdy pozostanie potrącony przy dużej prędkości. Najczęściej spotkać go możemy w San Fierro i Las Venturas. Rzadko w Los Santos. Tuningować go możemy także w Transfenderze, tak jak no większość pojazdów. Kolejny pojazd? No to taki w miarę elegancki w sumie. Vincent, czterodziowy sedan. W GTA San Andreas Vincent przypomina BMW serii 5 E34. Jest jednak bardziej kwadratowy. Ma napęd na przednie koła i jest napędzany przez silnik R6. Ma dość dobrą prędkość maksymalną oraz przyspieszenie. Dobrze się go prowadzi. Występowanie. Najczęściej można go znaleźć w San Fierro, zwłaszcza w śródmieściu, a unikalny czarny Vincent występuje w misji Powrót do domu. Kolejny pojazd, pojazd mogący się kojarzyć z postacią jako Mike Toreno, ponieważ sam jeździł takim pojazdem. I taki też w miarę elegancki pojazd, Washington. W uniwersum 3D Washington przypomina Lincolna Continental z lat 1984-87, a jego tył przypomina ten Lincolna Continental Mark 7. W GTA Vice City i Vice City Stories jest to jeden z nowszych pojazdów, a wersja Washingtona w San Andreas wygląda prawie tak samo jak poprzednio. Ma jednak trochę szersze światła przednie. W Vice City i Vice City Stories występuje wariant Washingtona używany przez FIB. FIB Washington. Washington to średnie parametry, średnią prędkość maksymalną oraz przyspieszenie. Dość dobrze się go prowadzi. Można stracić jednak nad nim panowanie. Jest to jeden z cięższych sedanów, przez co może przepychać inne pojazdy na drodze. Można go tuningować w Transfenderze. Występowanie. Jeden z Washingtonów, no tak jak już wspomniałem, jest własnością Mike'a Toreno. Jest zawsze brązowy i posiada rejestrację Omega. Znajduje się on obok jego rancha, a właściciel prowadzi ten samochód w czasie misji Pionowzlot. Washington z unikalną rejestracją Asmen występuje w misji Złoziemie. I pora na ostatni pojazd w tym odcinku, a także ostatni pojazd 4 i 5 drzwiowy, który mówimy w tej serii. I jest to Willard. W GTA San Andreas Willard przypomina Dodge'a Dynasty z lat 1988-83. Parametry Willarda w GTA San Andreas są takie jak parametry innych sedanów. Ma silnik średniej mocy, średnią prędkość maksymalną i duże zdolności wjeżdżania na wzniesienia. Prowadzenie pojazdu może być trochę trudne. Hamulce jednak w nim pomagają. Można go tuningować w Transfenderze. Jeżeli chodzi o występowanie, jeździ po terenach wiejskich oraz po zmroku w dużych miastach. I to wszystko, co miałem do zapowiedzenia w tym odcinku, do zaprezentowania. W kolejnym odcinku będą albo Rowridery, albo Street Racery. Także trzymajcie się, no i cześć!